W ramach 22. edycji Letniego Ogrodu Teatralnego wystawiono spektakl oparty na hiszpańskiej sztuce Kredyt, w której bohaterów wcielili się aktor Piotr Borowski oraz Piotr Machalica. To jest spektakl El Credito w oryginale, po naszemu Kredyt. No to fabuła jest dość prosta. No, przychodzi facet do banku, jak myślę większość z nas, i strasznie chce dostać kredyt. Tylko że ostatecznie przychodzi mu do głowy, powiedziałbym, niekonwencjonalny pomysł na to, jak ten kredyt dostać. Mianowicie jakby grozi dyrektorowi banku, że jeżeli on mu tego kredytu nie da, to on mu przeleci żonę. To jest komedia, ale też to jest trochę taka, nie chcę powiedzieć, że smutna momentami, ale w jakimś sensie, no właśnie dlatego, że temat jest znany nam wszystkim, każdy ten kredyt gdzieś tam na cokolwiek, na mieszkanie, na samochód, na pralkę starał się dostać i nie zawsze go dostawał, więc myślę, że ta sztuka jest z jednej strony prawdziwa taka, z drugiej strony oczywiście abstrakcyjna, więc jest śmieszna, ale jest też taka, no taka smutna trochę. Ale więcej jest oczywiście tego śmiechu, ale sam temat no, jest taki życiowy. No. Rzecz sama o sobie nie jest taka zabawna, jeśli biorąc pod uwagę puentę całej historii, która spotkała dwóch gości. Ale gramy to już długi czas. I publiczność tak ładnie reaguje, bo właśnie dotyczy to każdego z nas. Każdego z nas może dopaść coś takiego, co się wydarza tym bohaterom. Mimo że w dniu, kiedy grany był kredyt, pogoda nie rozpieszczała ani widzów, ani odtwórców głównych ról, to formuła Letniego Ogrodu Teatralnego, gdzie spektakle wystawiane są w plenerze, przypadła do gustu aktorom występującym w sztuce. Jest 12 stopni, ile jest teraz? Było 12, jak mieliśmy próbę. Mamy trochę pecha, bo wczoraj było chyba, przynajmniej w Warszawie było ze 28 stopni. No ale zobaczymy, no. Może być chłodno, ale na pewno miło. Ja w ogóle lubię takie granie na powietrzu. Nasz teatr, w którym przez 12 lat byłem kierownikiem artystycznym, Teatr Częstochowski, Teatr Mickiewicza, myśmy co roku na Placu Biegańskiego dawali nasze spektakle na świeżym powietrzu i to było bardzo przez ludzi doceniane i bardzo chętnie ludzie przychodzili. Tak naprawdę decydują o tym komputery, wrzucamy dane klienta do komputera i komputer podpowiada nam, czy możemy dać kredyt, czy nie. Rozumiem.